Siemano, z tej strony Filo, a to jest 24. już odcinek z gry Wiedźmin 1. Dzisiaj, pomimo że muzyczka wydaje się mroczna, to zaczniemy od masy pozytywnych informacji, ze względu na to, że będziemy uniewinniali podejrzanych, tak? Od czego powiedzieć? Rozgryzłem Javeda, czy rozpracowałem salamandry? No to i to jest dobre. Załóżmy, że tak zrobię. Rozgryzłem Javeda. Mów. Podszywa się pod Raymonda, korzystając z iluzji. Prawdziwy detektyw nie żyje. Mam na to niezbite dowody. Javed swobodnie porusza się po mieście i realizuje swoje plany. Chciał mnie poszczuć na Vincenta, Baraninę i Kalksteina. Nie wiem, co powiedzieć. Kurwa, mało brakowało, a wykołowałby nas wszystkich. Jak chcesz wykończyć skurwysyna? Muszę go osłabić. Niestety nie wiem jak. Pogadaj z resztą podejrzanych, może ktoś będzie znał sposób. To rozpracowałem też. Salamandrę. Jasne. Jeszcze tu wrócę. Okej, dobra. To było powiązane. Ale dobra, 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 stary. Z tym cmentarzem coś. No to jak. Może ja mogę wszystko. Powiedz grabarzowi, że nic mi nie jest winien. Powinien być kurewsko wdzięczny. Dzięki. No i Buenos Dias, normalnie. Tutaj misja za misją, nie? No, sama pozytywna energia. Jak dawno czegoś takiego nie mieliśmy w Wiedźminie. To jest też śmieszne, bo ta pozytywna energia wynika z tego, że mamy do czynienia z czymś przedupconym, czyli z samym Azarem Javedem. Naprawdę mówiąc, nie czułbym się na siłach, żeby go pokonać, więc naprawdę ktoś musi porządnie pomóc. Wydaje mi się, że kapitan straży miałby tutaj największe pole do popisu, by pomóc w zatrzymaniu tego magika, ale on w każdym momencie też się pewnie może teleportować, więc czuł z tego wyjdzie. Czy mogę pójść przez bramkarzy do chaty Baraniny? Jak powiem, że dobre informacje mam dla szefa. Muszę znaleźć sposób na tych półgłówków. No dobra, właź. No. Baranina, baranina. Ty. Co na dole jest? Ty, nie ma. No dobra, to okradnijmy go, jak już tu jesteśmy, tak? No, nie może się zmarnować te 20 orenów zainwestowane w wejście do środka. Pyk, bierzemy jak leci. No, słabsza. Ta rzecz od krasnoluda, ten topór jego, jest naprawdę... Nie ma chyba lepszego w tej grze. Także... A nie, śpi baranina, cały czas ja mu chodzę i go okradam. Znaczy nie mam wyrzutów, że go okradam, ale... Że pominąłem tak łatwo go. Czego chcesz, biały wilku? Rozgryzłem salamandrę. Chcesz posłuchać? Słucham. Komuś bardzo zależało, żebym myślał, że wspierasz salamandrę. A ja myślałem, że to oni cię na mnie nasłali. To interesujące, co mówisz. Chcą wysadzić mnie z siodła. Próbowali mnie otruć. Wysłali też kilku zamaskowanych pedałów z mieczykami. Ale to za mało na wujka baraninę. Myślałem, że jesteś kolejny. Wiem, że walczysz z salamandrą. Też na nich poluję. Javed chce przejąć mój interes. Postanowił zacząć od dziewczynek. Wiesz dlaczego? Chociaż dawno temu opuścił Zerikanię i szkolił się na maga, w głębi duszy pozostał pieprzonym dzikusem. Teraz rozumiesz? Nie bardzo. Kieruje się instynktem. Myśli swoim wielkim czarnym kutasem. Do tego ma dość szczególne upodobania. Kręci go ogień. Dziewczynki boją się jak jasna cholera, a wierz mi, byle co nie jest w stanie ich przestraszyć. Dzięki. Bardzo mi pomogłeś. Nie ma sprawy. Rozpracowałem Javeda. Dobrze. Niech tak będzie. Zyskasz element zaskoczenia, ale w dalszym ciągu będziesz musiał sam zmierzyć się z potężnym magiem. Pogadam z Kalksteinem. Może wymyśli coś pożytecznego. Aha. Dobra robota, wilku. Co słychać? Stare kurwy... No i takie pozytywne też zakończenie. Kurde, nie. Bardzo, bardzo mi cieszy to, że oni wszyscy są niewinni. Ale jak sobie myślę, to bardziej mnie to cieszy niż zawiodło.
No tylko kurde, dalej mi przeszkadza to, że trzeba jakoś pozbyć się Chaveda, a to jest dosyć nieprosta sprawa, delikatnie mówiąc. Podejrzewałem cię o współpracę z Javedem. Sądzisz, że pracuje dla Salaman? Ktoś zadał sobie wiele trudu, żeby cię wrobić. Czyli wierzysz, że to nie ja? Tak. Azar chciał, żebym myślał, że pracujesz dla niego. W życiu bym tego nie zrobił. A wiesz czemu? Tak? Ten szaleniec wykorzystuje moc żywiołu ognia. To skrajnie niebezpieczne. Żywioł ognia jest pierwiastkiem chaosu, nie poddającym się racjonalnemu rozumowaniu. Przeciwieństwem naturalnego ładu, który uosabiają inne żywioły. Wystarczy. Rozumiem, że korzystanie z żywiołu ognia jest niebezpieczne. To mi wystarczy. Okej. Jeszcze ten. Wiem, że Raymond to szef Salamandry. Jesteś pewien? Tak. Mam na to niezbite dowody. Azar zabił Raymonda i zaczął się pod niego podszywać za pomocą iluzji. To szubrawiec. Co zamierzasz z tym zrobić? Lepiej, żebyś nie wiedział. Uważaj. Na pewno jest potężny. Trzeba go odciąć od źródła mocy, czyli od ognia. Trzeba go ściągnąć w miejsce z zachwianą aurą magiczną. Najlepiej otoczone żywiołem przeciwstawnym, czyli wodą. Wieża na bagnach. Idealne miejsce. Tam będziesz miał szansę. Ja cię kręcę. Jakie tu puzzle się dzieją. No w mojej głowie się tak cieszę z tego, co się dzieje. Nie wiem, jak wy widzowie, ale ja normalnie jestem wręcz podjarany. Bym powiedział, że aż nawet nie chcę myśleć o wątkach pobocznych, tylko bym chciał tak tu w fabułę iść główną, ale no wiadomo, też trzeba się umacniać za pomocą tych misji pobocznych. Z tego co pamiętam, to właśnie u Kalksztejna nie mogłem się przespać, więc pójdę do Szani. Znaczy, nie zauważyłem tej opcji. Może mi mignęło. Oj, babuniu, proszę cię. Dobrze. No, dałem mi nie minimalne 10, ale 25 orenów, więc zyskałem wieczną przychylność. Już myślałem, że Szani leży rozebrana, ale ona jest w tym. Tak? Wow. Chciałem się przesłać, ale może ci w czymś pomóc. W zasadzie poprosiłabym cię o przysługę. Zamieniam się w słuch. Jaskier. Pamiętasz Jaskra, prawda? Otóż od dłuższego czasu namawiamy się na nasiadówkę. Nasiadówkę? Tak, powspominalibyśmy dawne czasy przy kilku głębszych. Mam tylko jeden problem. Brak kilku głębszych? Dokładnie. A że dawno się nie widzieliśmy, nie chcę go gościć byle czym. Czego potrzebujesz? Dla Jaskra wiśniówkę, dla mnie różowe wino, no i coś dla ciebie. No. Zobaczę, co da się zrobić. Zostałem zaproszony przy okazji. Różowe wino, wiśniówkę i tym rysku życiu. Tak się składa, że wszystko mam. Wszystko mam chyba. Dzięki temu, że kupiłem u kelnerki tą wiśniówkę, to chyba mam wszystko. Wiśniówka na spirytusie. Wino różowe, dobra. Temerska żytnia, no to to jest najmniejszy problem. Temerska żytnia. A jednak jest. Ty. Już się śmieję, że temerska żytnia to jest podstawa, ale ja to właśnie temerskiej żytni nie mam. No nic. To skoczymy szybko do tej kelnerki. To w sumie mogę się też z Loivardenem podzielić tą informacją, bo on akurat wydaje się być wystarczającą wpływową osobą, żeby mi pomóc, tak samo jak Vincent Mace, nie? Skoro Loivarden jest tej organizacji przeciwko Salamandrowej, to no wszystko tutaj wskazuje, że mógłby mi pomóc, nie? Tak przynajmniej myślę, może się mylę. No to jest misja poboczna, więc jestem jeszcze skory ją bardziej zrobić, bo nie będzie ona ciągła wątku głównego, tak? Temerska żytnia. Oj, tak. Przez pijaków chlebem powszednim. Czyli Jaskier stał się alkoholikiem po prostu. To chciała nam przekazać Szani. Za pośrednictwem właśnie tego. Kurde, przydałoby się też trochę grosza zarobić, nie? Bo ostatnio mam wydatki.
a pieniędzy nie przybywa. I się nie zapowiada, żeby miało przybyć. To jest smutne. Myślę o tym, co się stało, że ta salamandra zaatakowała detektywa. I on najwidoczniej musiał... Dzień dobry, babuniu, moja kochana. Musiał za pośrednictwem siebie normalnego nakazać salamandrze zaatakowanie Raymonda. Później zamienił się w Raymonda. To było gigamądre, co zrobił z tym. Tak? Bo to mnie totalnie tak trochę, no... Zachwiało, no nie wiedziałem w sumie, nie byłem pewny, czy to on, nie? W ogóle. Przyniosłem alkohole. Przyniosłem alkohole. Doskonale! Przyprowadź koniecznie jeszcze kogoś. Do zobaczenia na imprezie. Jeszcze kogoś? Zoltan! Zoltan! No to jest jedyna dobra osoba, którą mogę zaprosić, tak? No nie oszukujmy się. Impreza bez Zoltana to jak nie impreza. Śmiało można powiedzieć. Ewentualnie Talar. Ale Zoltan to jednak, no nie ma bata na Zoltana, no umówmy się, jakbym nie zaprosił Zoltana, to kim bym był? Zoltan śpi u Vivaldiego, zauważyłem. Krasnoludy, że trzymają się razem. Ewentualnie, że przebywa u niego, ale go tu nie ma już. No nic, ale to i tak, jak do świtu się przetagujemy, to będzie dobrze. Oj, talenty mamy, rzeczywiście, wbiliśmy poziom, o tym zapomniałem. Kurde, ta siła kusi, nie? Bo tam skoro będziemy bez magii walczyli, to... No, wezmę sobie tą siłę. A srebrne talenty... pójdą w styl grupowy, ale srebrnym mieczem teraz. Z tego często korzystam, szczególnie na bagnach. Silny, srebrny mi się przyda na trolla. To jest fajne. No i to wszystkie talenty, jakie mam do rozdania, do świtu. Nie, trochę bardziej do południa, bo na podstawie antykwariusza wiemy, że ci wszyscy ludzie od świtu nie uczęszczają, nie chodzą tutaj po mieście. Ale od południa już mamy właśnie Zoltanika, elegancko. Wpadłbyś dzisiaj do Szani? Napijemy się. Czemu nie? U niej na stacji? Tak. Do zobaczenia na miejscu. Przynieś jakiś alkohol. Najlepiej gorzałkę. Coś się znajdzie dla ciebie. Bywaj. Zoltanik, mój kochany. Powinienem się tam udać. Tylko ja mogę teraz pójść tam? Czy to ma być wieczorem koniecznie? No bo wydaje mi się, że wieczorem takie posiadówki się odbywają, nie? A przynajmniej po południu, ale może już będzie się dało w sumie. Zła jestem. To nawet lepiej. To nawet lepiej. Babuniu, kochana. Co się stało? Taka rozpusta pod moim dachem. Kacha sobie przyjmuje. Muzykanta? To słynny mistrz jaskier. Już ja wiem, z czego on jest słynny. Nie mam zamiaru za 9 miesięcy słuchać, jak się bachor drze po moim trupie. To może pójdę tam i będę robił za przyzwoitkę. No, wreszcie mówisz z sensem. No babunia nam ufa. Nie, ona jest naprawdę super. Fajna taka postać. Bardzo dobrze pasuje, tylko gdzie jest Zoltan? Jaskier, jak wyglądasz? Wyglądasz... Nie najgorzej, mogę z tobą pogadać. Geralt? Orzesz w mordę kopany. Przez chwilę myślałem, że zobaczyłem ducha. Właściwie to ja... Czyżbym tracił głowę? Co to za żarty? Szani! To nie żarty. Ale jak? Przecież sam widziałem. Co widziałeś, Jaskier? Widziałem, jak kazała przenieść cię na łódź i był tam jednorożec, i Milwa, i Kahir, i Angulem, i był Jarpen, i Zoltan. Wszyscy widzieli. Straciłem pamięć. Chcę wiedzieć, czemu wszyscy się dziwią, widząc mnie żywego. Opowiedz, co wiesz. Spokojnie i po kolei. To było 5 lat temu w Rivi. Siedzieliśmy w karczmie, zajadając ślimaki i popijając gorzałkę ze starymi kumplami, kiedy zaczął się pogrom. Opętany żądzą krwi motłoch zaatakował dzielnicę nieludzi. Chciałeś ich powstrzymać, przestraszyć. Ruszyłeś na ulicę. Tam... Co było dalej? Ktoś dźgnął cię widłami w brzuch.
To była śmiertelna rana. Dotarliśmy do ciebie zbyt późno. Mam wrażenie, że nie mówisz wszystkiego. Byliśmy tam wszyscy. Wszyscy? To znaczy kto? Ty naprawdę nic nie pamiętasz. Wszyscy twoi bliscy i przyjaciele. Brzmi trochę jak z ballady. To sama najprawdziwsza prawda. Geralt, ja wciąż nie mogę uwierzyć. Wybacz. Słuchaj, Jaskier. Nie potrafię ci nic udowodnić, bo to po prostu niemożliwe. Ja nie pamiętam, ty nie wiesz. Obawiam się, że pewne rzeczy pozostaną niewyjaśnione. Usiądźmy przy stole jak starzy kumple. Napijemy się, pogadamy. Czas pokaże, kim jestem. Masz rację. Zbyt wiele razem przeszliśmy, żebym mógł się pomylić. Muszę się napić. Proste zadanie. Ani? Zaprosiłeś kogoś jeszcze? Zoltana Chivaya. Znasz go? Nie, ale chętnie poznam. Doskonale. Zawsze świetnie się dogadywaliśmy z Zoltanem. A, bo już Jaskier jest podpity. Czyli co, mam po prostu się napić? Czekajcie. Że po prostu po ludzku se... Wziąłeś tam? Grzdyla? Czy z Jaskierem mam się napić? Tak, nie krępuj się, Jaskier. To do ciebie nie pasuje. Załóżmy, że dostajesz zlecenie na wampira. Co robisz? Zależy od wampira, no bo Regisa to, ja, to Geralt nie zabił, nie? Zależy, jaki to jest wampir, no. Podobno wiele razem przeszliśmy. Jakiego stopnia. Więc chyba wiesz. Ha, a co powiesz na możliwość dogadania się z takim wampirem? Okej, tu chodzi o te wampiry takie niemyślące za bardzo. Wierz mi, że gdyby się dało powiedzieć na przykład Bruksie, żeby poszła polować na króliki, to dawno poszedłbym z torbami. A co z wampirami wyższymi? Właśnie. Tych jest naprawdę niewiele. Powiem szczerze, że nie wiem. Ha, więc zaraz ci pokażę, czym dla wampirów wyższych jest krew. Jaskier. Zdrowie. Zdrowie. Mocna zaraza, ale dobra. Miałeś mnie oświecić. Już to zrobiłem. Posłuchaj kogoś, kto nie stracił pamięci, a trochę już chodzi po tym świecie. Oj. O, ktoś idzie. Zoltan Chivaya, do usług panienki. Ha, kopelat, Jaskier, stary druhu. Witaj, Geralt. Witaj. Hej! Odczuwam naglącą potrzebę spożycia pyszniutkiej gorzałczyny. Da się zrobić. Polej, Geralt. Impreza trwa, ja ledwo chodzę. Wszystko jest idzie zgodnie z planem. Co tam, Zoltan? Mocna jak diabli. Aż łzy lecą. Zacne napitki. Stanowczo twierdzę, że nie ma lepszego trunku nad gorzałkę. Zależy z kim i w jakiej sytuacji pijemy. Weźmy choćby romantyczną kolację we dwoje. Gorzałka się nie nadaje. Nie mówię tu o smaku, lecz o efektach ubocznych. Bredzisz, Jaskier. Nieraz z moją Eudorą romantycznie gąsiorek obaliliśmy, żadnych podejrzanych oddziaływań nie uświadczając. Jestem zwolenniczką wina, ale nie mam nic przeciwko gorzałce, o ile spożywa się ją z umiarem. Weźcie pod uwagę, że porządna gorzałka zastosowanie w nowoczesnej medycynie znajduje, co panienka Shani pewnikiem potwierdzi. Do dezynfekowania ran, owszem, nadaje się świetnie. Ba, nie tylko. Rozgrzewa, bóle łagodzi. Każdą niemoc przewalczy. Wszystko od dawkowania zależy. Sprawdźmy w praktyce. Zdrowie! Kurde, co... Jeju. Ale cię Geralt miocie normalnie. Miota. O co chodzi? Opowiedz o bitwie pod Brenną. Tak naprawdę niewiele widziałam. Było nas czworo, a rannych tysiące. Praktycznie nie wychodziłam z namiotu. Podziwiam cię, Shani. Szczerze mówiąc, niewiele pamiętam. To był jeden z najstraszniejszych dni w moim życiu. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko Zoltanowi. Skądże, to równy chłop. Cieszę się. Co, Jaskier, coś masz jeszcze? Słuchaj, Geralt. Wampiry wyższe, w przeciwieństwie do niższych, nie muszą pić krwi. Ani ludzkiej, ani żadnej innej.
Krew, mój drogi łowco potworów, jest dla nich jak gorzałka. Skąd te rewelacje, Jaskier? Na włochate jaja lwiogłowego pająka, rozumiem. To chyba tylko ja nic nie rozumiem. Ja też nic nie rozumiem. Jaskier, kończ przedstawienie i powiedz wreszcie, o co chodzi. Miałeś kumpla wampira, Geralt. Prawdziwego przyjaciela. Regisa. A kumpla smoka nie miałem? Chybiona kpina, bo też miałeś. A wampir nazywał się Regis. Zresztą Zoltan może to potwierdzić. Pamiętam. Nie wiem, czy był wampirem i co pił, ale na pewno był kumplem i wyciągał rozżarzone do czerwoności podkowy z paleniska gołymi rękami. Nawet malutkiego oparzenia nie było. Co się stało z tym Regisem? Emil Regis Rochelek Tercif Godfroy poległ walcząc u twojego boku, Geralt. Wypijmy zdrowie Regisa i innych poległych. Wypijmy. Za Kaleba Stratona. Zaraz jego. Moim zdaniem... Znaczy to oczywiste, że w Wiedźminie Trójce spotkamy Regisa chyba. Albo w tym dodatku, ale moim zdaniem wampir by tak łatwo się nie dał zabić. Nie wyższy wampir. Nie pamiętam, czy kurde poległ. Nie no, wampira to naprawdę nie wiem, co się musiało stać, żeby poległ. To inny wampir musiałby zabić. A nie pamiętam, kurde, nie mam w głowie żadnych takich sytuacji, żeby inny wampir zabił Regisa. Tylko uważaj, na dole jest zupełnie ciemno. Geralt, nie jesteś czasem głodny? No nie powiem, chętnie bym coś zjadł. Mamy chleb, ale my nie konie. Samego chleba jeść nie będziemy. Zoltan dobrze gada. Trzeba zejść po jakąś omastę. Ta mumia z dołu na pewno ma pełną spiżarkę. Chyba żartujesz. Mumia, jak słusznie zauważył Zoltan, na pewno ma smalec. Może też ogóreczki. Szani. Tylko nie daj się złapać, Geralt. Jutro oddam jej pieniądze za smalec i ogórki. Mowy nie ma. Sam bym poszedł, ale jak wiadomo, krasnoludy niezbyt dobrze się skradają. Panience Szanie nie wypada tego robić, a Jaskier na pewno wpakuje nas w kłopot. Kochaną babunię. No dobra, no. No dobrze, zaraz wracam. Czy najchętniej to bym gig zapłacił za to. Bo babunia, no to babunia, tak? No ona jest wyjątkowa, tak? Na pewno nie zauważy, że Geralt napierdzielony idzie do... Do czego? Gdzie tu jest spiżarnia jakaś? Miejsce na jedzenie. Nie mam pojęcia. Ser żółty, suszone owoce. Okej, to nie to, ale też dobrze. Ona nas znajdzie na pewno. Ogórki ze smalcem babuni. No to nie wygląda jak dobre skradanie się. Generalnie. No ale... Trzeba tak, w imię wyższych idei. Zoltan czy Jaskier? No, Zoltan prosił. I jak, udało się? Oto smalec i ogórki. Ze skwarkami. Może byś jeszcze skoczył po cukier? Zoltan. No dobra, wystarczy sam smalec. Zdrowie nieustraszonego Wiedźmina. Zobaczmy, co zaśpiewa Jaskier. O! Ciekawe. Chyba znam piosenkę, która spodoba się Zoltanowi. Chętnie posłuchamy. Dawaj, Jaskier! Patrzaj ta, tam pod borem wilczysko tańcuje. Zęby szczerzy, chwostem macha, raźno podskakuje. Czemuż to tak wesoła ta leśna bestyja? Widno jeszcze nie żonata, kiedy tak wywija. Au, au, au. Patrzaj ta, tam na łęgu wilczek łapy wlecze. Łeb spuszczony, chwost skulony, z oka łezka ciecze. Czemuż to ta bestyja taka zasmucona? Widno wczoraj ożeniona albo zaręczona. Au, au, au.
No, Zoltan, jak tam twoja żoneczka? Żal gadać, Jaskier. Stare czasy. One nigdy już nie wrócą. Stare, dobre czasy. Patrz, Szani przysnęła. Napijmy się i czas już na nas. Napijmy się! Z tego, co mi się wydaje, właśnie Szani delikatnie nas ten... Że jakby, no, Geralt się spodobał jej. Babunia, mam nadzieję, że nie jesteś obrażona o to. Jeśli mogę, teraz bym ci oddał 100 oren. Co? Co? Wyno! O kurde. Zapomniałem. Zapomniałem, że babunia może tak zareagować, kiedy ktoś jest nagrzydylony w 3 trupy. No dobra, trudno. Ciekawe, ile ten efekt jeszcze potrwa. Upojenie alkoholowe, no. Delikatnie takie mamy. Ale to... Zdrowo przecież, tak? Kurde, nie wiem, czy nie lepiej byłoby pójść... Wiecie co? Pójdę pomedytować, żeby to zniknęło, bo... To chwilę może trwać chyba. Ale kurczę, muszę wam powiedzieć, że ta biesiada naprawdę fajna była. Podobało mi się. Naprawdę... Taka misja poboczna, ale moim zdaniem to... Jak główna by mogło być, bo naprawdę fajny klimacik był. Spotkanie z przyjaciółmi. Pogadanie sobie. Dobę, to po dobie może ustąpi, nie? Jeszcze powinien być efekt kac. Że Geralt szybciej się męczy, bo jest spragniony. Coś takiego. To byłoby fajne. Ale no. W każdym razie teraz pójdziemy sobie do Wincencika. I pogadamy. O tym, że jest niewinny. I do Loivardena jeszcze. Ale do Loivardena pójdziemy, jak będziemy przy okazji szli na bagna. Już wiem, co cię łączy z Salamandrą. Już wiem, co cię łączy z Salamandrą. Umiera. Podsumujmy wszystko. Mów. Nie. Spotkanie z Salamandrą w kanałach. Praw. Też chcesz dopaść Salamandry. Ale dobra. Ale żeby nie zagrozić akcji, trzymasz to w tajemnicy. Dobra, już się bałem, że oskarża go Geralt, nie? To nie moja sprawa. Wreszcie coś sensownego. Pozostaje mi tylko uznać twoje racje. Wreszcie jakieś rozsądne słowa w twoich ustach. Szkoda, że tak późno. No cóż. Masz tu sygnet straży miejskiej. Pokaż go strażnikom, a nie będą ci więcej robić problemów. Dzięki. Fajnie. Wiesz coś jeszcze o Salamandrze? Salamandra zamierza przejąć handel Fistechem. Javed zwietrzył w tym dobry interes. Zresztą sam ci pana potęgę. A szkoda, że nie powiedziałem mu o tym, że ten... Że to Javed jest tym, Raymondem. No ale trudno. Załatwisz mi wejściówkę na cmentarz? Nie ma problemu. Może przy okazji trochę go oczy... Zobaczymy, co... Tak, mamy do grabarza tu i tu. Sprawę. I też... No Vincent też właśnie nam przebaczył. Tralala. Szkoda, że nie mogłem mu powiedzieć dokładnie, o co chodzi. Że to Raymond jest Javedem. Kurde. Skąd wziąć róże dla Szani? Tak sobie myślę. Czy wydaje mi się, że widziałem gdzieś kiedyś, czy tutaj róże można kupić. Może nawet przypadkiem je mam. W taki sposób widziałem. Ale właśnie nie mam pojęcia, gdzie... Hildegarda z Olstok? Już sama nie wiem, co robić. Najlepiej to przestać się przejmować. Łatwo ci mówić. Biedna. Co się stało? Mąż mnie nawiedza. Jak to nawiedza? O. Mąż nieboż. To zmienia postać rzeczy. Powiedz mi coś więcej, może... Co mam rzec? Mąż umarł miesiąc temu. Od tego czasu wraca. Słucham. Najgorsze jest to, że o północy lata koło cmentarza. Głupoty o mnie wykrzykuje, oczernia, opinię psuje. Boję się... Znaczy, wydaje mi się, że mąż pewnie ma rację. Że tak pewnie, że pewnie wyjdzie na to, że mąż słusznie o ten. Zobaczę, co się da zrobić. Otygowuje, ale... Ale za takie zlecenie... 200? Dużo strasznie. Co za świat, co za lud... No... Powiedz, gdzie ci... Tutaj. Będę tu... Trochę to kłopotliwe. Dlaczego nie mogę odebrać nagrody od... Zwariowałeś?
Nie dość, że mąż nieboszczyk lata po ulicach, oszczerstwa wykrzykuje i psuje mi opinię, to mam jeszcze pokazywać się w towarzystwie odmieńca z... Bywaj. No, nie lubię tej babki już, ale... W każdym wypadku... No wiadomo, duch nie powinien tutaj przeszkadzać, tak? Aczkolwiek obawiam się, że duch ma rację na jej temat. O co? Chcę wejść na cmentarz. Nie da rady. Co powiedziałbyś na ulubowanie twoich bitów? A co powie... To... Tak, wykupiłem je od niego. Masz tu klucze. Możesz wejść i porozglądać się po krypcie. Tam trafiają świeżaki. Ale jak cię zabiją, to nie przychodź po nocach z pretensjami. Bywaj. No i git. Super. Po krypcie na cmentarzu mogę już wejść na cmentarz. Super. Tylko czy chcę robić ten... Ja bym chciał utrzymać cały ten odcinek bez wojowego nastroju, więc może pójdźmy po ten, po kwiatki. Bo dzisiaj jest sama pozytywna energia, wykorzystajmy to do końca. I pójdźmy właśnie po jakieś kwiateczki dla szanownej Szani. Tylko kurde, za to, że zorganizowała tutaj możliwość spotkania się z Jaskierem, tak? No kurde, to jest naprawdę fajna sprawa. Tylko skąd mam wziąć kwiatki? Zobaczę u karczmarza, czy nie mam przypadkiem schowanych jakiś, to wtedy wezmę. Jak nie, no to do jakiegoś handlarza różnościami czy coś, bo innego pomysłu na to nie mam, kurde. I czy mam? Posiadam czerwone róże i żółte róże. Aż dwie te, więc git. I idziemy do szat. Tylko ona jest w szpitalu. I nie wiem, czy w szpitalu wypada jej dawać ten... Tu rękami u tego Ladybisa weźmie kwiaty, Boże. Kurczę. Zobaczymy. Ale naprawdę podoba mi się ten odcinek. Już nie mogę się doczekać montowania go, bo nie ma tutaj dużo montażu. Pociągiem wszystko szybko leci. Może warto zajrzeć do Szami z różami. Podziękować. Oczywiście, że warto. Tylko nie wiem, czy warto w szpitalu i to mi przeszkadza. Ale co najwyżej się prześpię za pomocą medytacji u niej i pójdę później do niej, do babci tam. Szanowna Szali SS. Kurde, mi się ziewa. A nie jest późno. Mam sprawę. Naprawdę? W zasadzie. Przyjdź do mnie do domu. Szpital to... Okej. No to... To lecę w kimę. Witaj, Szani. Chciałam chwilę porozmawiać. Okej. Jasne. Czasem śni mi się bit... Aha. I wiesz... Rozumiem. Dzięki, Gera. Nie ma sprawy. A co ci kwiatki chciałem dać w takim razie? Tak normalnie podarunek luźny tego typu. Mam coś. Teraz czy te róże mają kolor? Znaczy mają kolor. Czy to ma znaczenie, jaki kolor róży dał? Może w dzienniku jest. Wiem, że miałeś dobre intencje. Aj, przepraszam. Nie wiedziałem, że jak tak? Dziennik przełączy, to się zwali. Dajmy żółte czy czerwone. Żółte raczej są mniej chciane, a czerwone raczej bardziej. Chociaż żółte są wyjątkowe, tak? Czerwone łatwiej zdobyć, wydaje się. Więc nie wiem, te może dajmy. Nie wiem, chyba nie ma znaczenia. Czerwone róże. Oj. Geralt, czyli ty. Oj. To miało znaczenie, jakie róże dam. Szani, ty się rumienisz. Rzadko dostaję kwiaty. Jestem pewien, że taka młoda i ładna medyczka jak ty nie narzeka na brak wielbicieli. Faktycznie. Chociaż ostatnio zaczął się do mnie zalecać typ spod ciemnej gwiazdy i wszystkich wystraszył. Szani, jeśli potrzebujesz pomocy... Nie, nie ma żadnego problemu. Był nawet na swój sposób uroczy i taki tajemniczy. Spotkałam się z nim parę razy i kto wie, co by się stało, gdybym nie odkryła, że prowadzi podwójne życie. O. Tajemniczy? Podwójne życie? O kim mówisz? Nazywa się Talar. Wątpię, żebyś go znał. Spacerowaliśmy sobie wieczorem na grobli. Rozumiesz, romantyczna atmosfera? Gdy w pewnym momencie zorientowałam się, że śledzi nas dwóch drabów w szaroburych płaszczach zarzuconych na zbroję oddziałów specjalnych. Płaszcze chyba miały zapewnić im incognito. Rozumiesz, myśleli, że jak założą płaszcze, to nikt się nie zorientuje, kim są.
Nie wiedzieli, że na uniwerku nauczyłam się rozpoznawać takich jak oni na pierwszy rzut oka. Już myślałam, że nas aresztują albo będą wypytywać o wiewiórki, ale nie. Tymczasem mój towarzysz powiedział, żebym się nie przejmowała, że obowiązki wzywają i niestety musimy się rozstać. Nie jest mnie godzien i takie tam żałosne wymówki. Typy w płaszczach trzymały się tuż za nami, na granicy słuchu. Już chciałam mu powiedzieć, żeby wsadził sobie tę swoją litość głęboko w żyć, gdy zauważyłam, że oni dają mu jakieś znaki. Nosili broszy salamandry? Spokojnie, daj powiedzieć historię do końca. Byłam ciekawa, o co chodzi. Spuściłam głowę, powiedziałam, że złamał mi serce i udałam omdlenie. Szaroburę płaszcze od razu podbiegły i Talar powiedział: mam nadzieję, że to coś naprawdę ważnego. Na to szarobury: ale szefie, byliśmy niewidoczni. Talar mu na to: niewidoczne to będą twoje jajce, jak ci je utnę i wsadzę w żyć, Matole. I wtedy nie wytrzymałam, parsknęłam śmiechem. Szani, to było piekielnie ryzykowne. Jak się skończyło? Odprowadzili mnie do domu. Gdy odchodzili, słyszałam, jak ten niewidoczny mówił, że nie udała im się ta akcja przeciw salamandrze. To wszystko. Mówiłaś, że wiesz, kim byli ci ludzie. To byli tajniacy Foltesta, wywiadowcy z Bożej łaski. W czasie naszego pierwszego spotkania w Oxenfurcie pomogłam ci się urwać agentom redańskim. Temerscy nie różnią się specjalnie. A propos naszych przygód w Oxenfurcie, w czym konkretnie przeszkodził nam Jaskier, wchodząc wtedy przez okno? A ty, głupku, już myślałam, że nie zapytasz. Przypomnę ci, jak to było. Czy to kojarzy z książki? Coś takiego. I właśnie w tym przeszkodził Jaskier. Babunia. Ojeju, babunio. Pani babunio, ja nie mogę. Geralt jest bezpłodny w wyniku mutacji, więc... Więc luz. Muszę przemyśleć kilka spraw. Porozmawiamy później. Babunia, mam nadzieję, że się nie będzie bała teraz, że za 9 miesięcy bomba przyjdzie. Ale tak, co do innych spraw, to może powiem jeszcze na końcu odcinka Talarowi o tym. Nie wiem, czy mogę też wspomnieć o tym, że Shani go nie winiła, nie wiem. W każdym razie, no Talar, gdzie Talar? Znaczy przez to, że wiem, że on jest w trzeciej części, to... O! Słyszałem o twoim romansie z Shani. Chędosz się. Nie każdy jest zafajdanym bałamutem. Niektórzy mają też głębia. Możliwe, że się wkurzył. Okej, czyli to był drugi dowód, gdybyśmy, nie wiem, źle przeprowadzili sekcję zwłok czy coś, tak? Jeśli dobrze rozumiem. Miałem zakończyć po Talarze, ale pójdziemy jeszcze do Loy Vardena. Także zobaczymy się u niego. Ponieważ jestem ciekawy, czy mi może pomóc w sprawie tych problemów z salamandrą. Bo Vincentowi nie powiedziałem tego najlepiej, bo nie powiedziałem, że Jawed jest Raymondem. Więc powiem to Loy Vardenowi, może on mi jakoś, kurczę, pomoże. A jak nie, no to wychodzi na to, że Kalkstein i ta wieża to jest jedyna możliwość na przeprowadzenie tego starcia, tak? Jestem ciekawy, co by musiał wcisnąć Geralt Raymondowi, żeby on tam poszedł. Znaczy no, Jawedowi w sumie. Że co, że... Właśnie nie wiem. Jak to wytłumaczyć, żeby zaprowadzić go na bagno, bo to mi ciężko jest powiązać. Fuck, nie ma tu Loy Vardena. Dobra, to zobaczymy się, jak będzie. Jest pan Declan Loy Varden. A nie można mu powiedzieć nic o tym. Czy ty rozumiesz? Nie. Bywaj. Czemu on się wkurza, jak się pytam, jak tam handel? To jest głupie strasznie, ale dobra. Czyli wychodzi na to, że w przyszłym odcinku już udajemy się na bagna i tam toczymy dalej przygody Geralta z Rivi. Mi nie pozostaje nic innego, jak podziękować wam za seans. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. I co? Miłego dzionka, miłego wieczorka.
Aż się rozciągnę jeszcze. Dobra, rozciągnięty, zadowolony. Odcinek bez walki, ale takie też są fajne moim zdaniem. Mi się bardzo przyjemnie grało przynajmniej. Przez to, że wiecie, byli ci starzy znajomi, kurde, Jaskier przyszedł, tak, z Doltanem se pogadaliśmy, z Shani se pogadaliśmy. No, dużo pozytywnej energii, dużo uniewinniania. Fajnie, wszystko fajnie. Także co? Miłego ziomka, miłego wieczorka i adios. Hermanos.